Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kuba, szóste dzisiaj miejsce. Jesteś zadowolony z waszego startu i ze swoich skoków, a właściwie ze skoków w konkursie? To znaczy, ja powiem tak, no ze startu myślę, że wynik no średni, na pewno chciałoby się więcej. Z mojego skoku nie jestem zadowolony. Takie miałem dzisiaj nogi trochę, można powiedzieć, przymulone i ten skok był taki monotonny trochę. Czy jak siedziałeś tam, właściwie schodziłeś z tej belki trzeci raz w drugiej serii, to uważałeś, że chcesz skoczyć, czy raczej już myślałeś sobie, żeby to w końcu odwołali? No właśnie tak myślałem, z jednej strony do drugiej serii już podszedłem z takim nastawieniem fajnym, że tak powiem. Chciałem już oddać taki skok fajny na luzie i z takim nastawieniem szedłem do góry, ale jak już mnie ten trzeci raz z belki ściągnęli, to wiedziałem, że jakbym jeszcze raz wszedł na tą belkę, to nie ma szans, żeby skoczyć, bo jednak te buty skokowe no, są dosyć mocno zawiązane przed skokiem i nogi się dość mocno męczą. No ja dość długo miałem te buty na sobie i myślę, że jakbym ten czwarty raz jeszcze wszedł na tą belkę, to już no, niestety nie dało rady, by oddać dobrego skoku. Czyli można powiedzieć słuszna decyzja jury. No tak, można powiedzieć słuszna. Też tam nie wiem do końca, jakie tam były warunki, ale z tego, co tam widziałem, to, no, to kręciło i dosyć mocno wiało, także słuszna decyzja. Czy jak te odebrałeś te pomiary ponowne pod kombinezony FIS-u, czy to było dla ciebie też słuszne, że jeszcze raz mierzono wszystkich zawodników? No na pewno słuszne, bo można było zauważyć, że niektórzy zawodnicy mieli ten krok, bo to głównie o to się rozchodzi, mieli no dosyć nisko, to nawet ktoś, kto nie interesuje się skokami, mógł to zauważyć, bo nawet z takimi ludźmi rozmawiałem właśnie, którzy się nie interesują skokami i sami mówili, że mają ten krok dosyć nisko. No i dziś były te pomiary, można tak powiedzieć, otwarte, że każdy mógł patrzeć na inne nacje i myślę, że to była dobra decyzja. Według was jest sprawiedliwie teraz? No myślę, że na pewno bardziej sprawiedliwie jak było, no bo widać było, że każdy się mógł przyglądać innemu. No to dziękuję i życzę powodzenia jutro i oby pogoda dopisała. Dzięki, nie dzięki.